Cześć, dzień dobry moi mili, bardzo mi miło, że jesteście dzisiaj tutaj ze mną. Dzisiaj będzie gwiazda z polskiego podwórka. Jeden z bardziej lubianych polskich aktorów, głównie też za sprawą swojego niesamowitego głosu, prawda? Który, co by nie mówić, dzięki Misiowi Uszatkowi jest znany naprawdę wielu osobom, no i bardzo bliski, no bo przecież ten Miś, no kurczę, tyle pokoleń nam wychował. Nawet jeszcze za moich czasów Miś Uszatek czasem leciał w wieczorynce, choć przyznam szczerze, że już wtedy leciała też Myszka Miki w niedzielę i Kaczor Donald i tak dalej, więc ten Miś Uszatek już nie był taki najbardziej atrakcyjny dla mnie. Raczej nie byłam zadowolona, kiedy był. Wolałam Reksia. Lolka i Bolka. Lolka i Bolka? Bolka i Lolka. Ale nie zmienia to faktu, że Mieczysław Czechowicz zdecydowanie zasługuje na to, żeby dziś o nim powiedzieć słów kilka, albo nawet nieco więcej, także zapraszam Was serdecznie do towarzyszenia mi dzisiaj podczas tego odcinka. Także myślę, że dla wszystkich z mojego pokolenia, ale także troszeczkę starszych przyjaciół, którzy tutaj mnie regularnie odwiedzają, będzie dzisiaj interesująco, także już zabieramy się za temat. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Pan Mieczysław Czechowicz urodził się 28 września 1930 roku w Lublinie, a wychowywał się w miejscowości Równe, gdzie stacjonował jego ojciec, który był oficerem Wojska Polskiego. To, że jego ojciec był oficerem, pozwoliło rodzinie żyć w dostatku, dlatego też pan Mieczysław pierwsze 9 lat swojego życia naprawdę przeżył w dobrych warunkach, miał sielskie dzieciństwo, bardzo fajnie spędzony czas, który później przez całe życie mógł wspominać. Ale oczywiście potem przyszedł rok 1939, a ojciec pana Mieczysława trafił do niewoli. Matka, nie wiedząc co robić, postanowiła wyprowadzić się z Wołynia, gdzie właśnie mieściła się miejscowość Równe, i wróciła do rodzinnego Lublina. Jak się domyślacie, chociaż ocaliła w ten sposób życie zarówno swoje, jak i syna, to niestety nie był to koniec ich problemów. NKWD przecież w pierwszej kolejności wywoziło na Syberię rodziny polskich oficerów. Po pewnym czasie ojcu jednak udało się wrócić z niewoli. Jednak w Lublinie rodzinę męczyła bieda. Dlatego ojciec pana Mieczysława zdecydował, że łatwiej będzie im przetrwać na wsi. Pojechali do Kuszów, gdzie objął zarząd młyna. I oczywiście zawód młynarza był całkiem dobrym zawodem, dobrze pozwalał prosperować, ale nie w tym okresie okupacji, kiedy bardzo dużo zboża i mąki trzeba było oddawać w ramach rekwizycji. Rodzina przeprowadzała się więc jeszcze kilkukrotnie, ale po śmierci ojca rodzina powróciła po raz kolejny do Lublina. Okupację przeżyłem w takiej bardzo biednej podlubelskiej wsi. Kiedy Lublin został wyzwolony, ściągnąłem tam z tej głuchej wsi i poszedłem po raz pierwszy w życiu do teatru. To na mnie zrobiło straszliwe wrażenie. To mnie wręcz oczarowało. Tym bardziej, że sztuką, którą zobaczyłem wtedy po raz pierwszy, była cudowna, jedna z najwspanialszych polskich sztuk. Zemsta Aleksandra Fredry, wspominał później w polskim radiu. Jednak zanim został aktorem, sam wspominał, że musiał przeżyć koszmar 1945 roku. Co miał na myśli? Swoją dramatyczną młodość, kiedy w wieku 15 lat stanął wraz z kilkunastoma innymi konspiratorami przed sądem, oskarżony o działalność antypaństwową. Wydał ich kolega. Traktowali nas bardzo źle. Bicie, kopanie, obelgi były na porządku dziennym. Jeden ze skopanych zmarł później w szpitalu więziennym. Jedną z najczęstszych form szykan była tak zwana żabka. To był koszmar, piekło. W tych strasznych warunkach dotrwaliśmy do procesu, wspominał cioteczny brat aktora. Czechowicz został skazany wtedy na 3 lata więzienia. Mimo, że nie spędził ich w więzieniu w pełni, to jednak ten czas, który był tak trudny, odbił się na jego zdrowiu już na całe życie. Jak to się jednak stało, że wyszedł wcześniej, uśmiechnęło się do niego szczęście. W sierpniu ogłoszono amnestię i wypuszczono go na wolność, choć kazano mu się regularnie stawiać na komendzie. I oświadczył, że nie będzie się meldował. Jakoś mu się upiekło, bo go już nie ciągali, dodawał jego kuzyn Tadeusz. Natomiast to, co utrzymywało go przy życiu, co dawało mu nadzieję na przyszłość, to było właśnie to widowisko, które widział. I marzył już wtedy, że kiedy tylko Polska stanie na nogi, kiedy będzie w stanie jakkolwiek przybliżyć się do zawodu aktorskiego, to zrobi to. Jednak jego pierwsze kroki wcale nie były proste. Próbował dostać się do studia dramatycznego, ale nie poznano się na jego talencie. Dodatkowo jego matka, kiedy dowiedziała się, że syn chce zostać aktorem, była wręcz oburzona.
nie potrafiła zrozumieć, dlaczego zajmuje się takimi, no można powiedzieć, bzdetami, a nie chce zająć się czymś poważnym, zdobyć poważnego zawodu, takiego, jaki mężczyzna powinien mieć. Ale pan Mieczysław wykazał się tutaj dużym uporem. Mimo że go odrzucono, mimo że matka uważała jego pomysł wtedy za fanaberię, on postanowił próbować dalej i w końcu mu się udało. Ukończył szkołę dramatyczną i dostał się do zespołu teatralnego. Po kilku latach przeniósł się do Warszawy, gdzie ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. To tam koledzy ze studiów wspominali, że miał pewien rytuał. Przez to, jak często spotykała go bieda, wręcz skrajne ubóstwo i często też brak stałego dostępu do jedzenia, miał swoje święto. Raz w miesiącu musiał po prostu najeść się do syta i nie zważał na to, ile je, ale po prostu chciał mieć taki dzień dla siebie, kiedy po prostu je. Ciułał studenckie grosze, żeby kupić pół bochenka chleba, pół kilo kiełbasy, ćwiartkę wódki, po czym wszystko z namaszczeniem spożywał. Tak chciał sobie wynagrodzić czas spędzony w więzieniu. Ale jego talent dostrzeżono już na szczęście na studiach. Duży udział miał tutaj Aleksander Zelwerowicz, który zrobił z niego swojego asystenta. A potem także starsi panowie. To właśnie w ich kabarecie mogliśmy go oglądać jako jednego z tanich drani. Ale przecież najbardziej marzył o tym, żeby występować w teatrze, ale także, żeby spróbować pracy na planie filmowym. I udało się. Zadebiutował niewielką rulką w filmie Piątka z ulicy Barskiej w 1953 roku, a zaraz potem przyszły kolejne propozycje. Wystąpił w Szatanie z siódmej klasy, Mężu swojej żony, Historii żółtej ciżemki, Żonie dla Australijczyka czy Nie lubię poniedziałku. Pojawił się także w takich serialach jak Czterej pancerni i pies, Chłopi czy Janosik. I to właśnie z tego ostatniego pewnie miłośnicy seriali pamiętają go najbardziej. Zaś młodsza widownia z Misia Uszatka, tak jak już Wam powiedziałam we wstępie. Jedno jest pewne, pan Mieczysław miał niesamowity talent komediowy i bardzo umiał się wcielić w te role, które miały nas rozbawiać. Często właśnie z tego powodu tak go obsadzano, choć teatr niejednokrotnie udowodnił jego duży talent dramatyczny również. Natomiast na pewno Miś Uszatek to bajka, która pozostała w złotym okresie polskiej animacji i ten głos, który się pamięta. Ja też pamiętam z filmu Poszukiwany, poszukiwana ten moment, kiedy badał zawartość cukru w cukrze. To było bardzo fajne. I bardzo często nam się wydaje, że ktoś tak jakby, no tak jest po prostu i niektóre rzeczy mu tak spadają z nieba. A wydaje mi się, że tutaj chodzi bardzo często o to, że ktoś przemyślał zarówno swoje wady i zalety i potrafi je wyłuszczyć, albo też wpisuje się w pewną konwencję i myślę, że u pana Mieczysława to było bardzo widoczne, że on wiedział, czym grać, jak grać, w czym sobie radzi najlepiej, zdawał sobie z tego na pewno sprawę. Nie wydaje mi się możliwe wypracowanie takich zalet komika. Są ludzie nieodparcie śmieszni, bawiący widza samym pojawieniem się na scenie, inni zaś powtarzając dokładnie chwyty swoich kolegów nie będą śmieszyć. Faktycznie tak było i tutaj był ten talent, właśnie zdawał sobie z tego sprawę, chociaż nie można mu, tak jak już Wam powiedziałam, ujmować nic, jeśli chodzi o inne role, ponieważ bardzo sugestywnie zresztą potrafił grać morderców, zbrodniarzy, brutali. Ale bardzo często tak jest, że ktoś, kto jest taki rozrywkowy na scenie, po prostu wręcz śmieszkuje na każdym polu, tak się wydaje, to później jak fani go na przykład spotykają w życiu, mówię tutaj o takich bardziej współczesnych gwiazdach, to mówią, on to tak na żywo to wcale ani taki fajny nie jest, ani taki śmieszny. Bo to często właśnie tak jest. Co na scenie, to jednak w życiu prywatnym nie. I u pana Mieczysława było to samo. On był raczej, introwertykiem niż ekstrawertykiem, mimo że na scenie tutaj po prostu tryskał dobrym humorem i tak nas przecież bawił i tak zarażał tą energią. O nim nie można dużo powiedzieć, bo to był facet o specyficznym sensie bardzo zamknięty w sobie. Mówił Edward Dziewoński o Mieczysławie Czechowiczu w 1995 roku. Był aktorem prawdziwym, to znaczy on grał tak, jak mu się wydawało, że należy grać, a wydawało mu się dobrze. Zasadniczą prawdę miał w sobie i tę prawdę automatycznie chwytał i wykładał. Ale zostawmy na chwilę już te role komediowe, bo nie mogłabym nie wspomnieć o teatrze współczesnym, gdzie grywał bardzo dużo ról dramatycznych.
Stworzył tam niezapomniane kreacje w przedstawieniach, kordian, tango. Zapewniły mu one uznanie widzów, ale także krytyki. I mimo, że być może nie był taką na pierwszy rzut oka duszą towarzystwa, to nie przeszkadzało mu to w budowaniu relacji. I kiedy już kogoś poznał, potrafił być bardzo bezpośredni. Był człowiekiem niezwykle dobrym, ciepłym, życzliwym ludziom, bezpośrednim w kontaktach, wspominał po latach cioteczny brat aktora. Zofia Stefańska, przyjaciółka aktora, również potwierdzała te słowa. Nie tak kochał ludzi, choć byli tacy, którzy wyrządzili mu krzywdę. Lubił też uroki życia, choć przecież koszmar z 1945 roku na zawsze utkwił w jego psychice. Był człowiekiem ciężko doświadczonym, a mimo to pogodnym, co nie zawsze u ludzi idzie w parze. I chociaż mógł obracać się wśród różnego rodzaju elit, bardziej lub mniej popularnych osób, to on uwielbiał najbardziej swoich bliskich, miał grono przyjaciół, któremu zawsze pozostawał wierny. Ale zapytacie, co z życiem prywatnym? W tym wypadku muszę Wam odpowiedzieć, choć nie zdarza mi się to często, ano nic, ponieważ aktor bardzo pilnie strzegł swojej prywatności. Jak mówią jego znajomi, miał swoje tajemnice. I ponieważ nigdy nic nie ujrzało światła dziennego, a to co mogłoby to tylko plotki, to pozostawmy to tak, jak aktor sobie tego zażyczył. Właśnie w cieniu. Niestety pod koniec życia chorował na serce i mimo, że był jeszcze człowiekiem bardzo młodym i wydawać by się mogło, że wiele przed nim, niestety zmarł nagle. Nie dożył planowanej operacji i zmarł zaledwie w wieku 61 lat. A Wy? Skąd najbardziej pamiętacie pana Mieczysława? Czy to właśnie jako głos Misia Uszatka, czy może z którejś z popularnych komedii, a może właśnie z teatru współczesnego? Jak zawsze zachęcam Was do tego, żebyście napisali do mnie na ten temat. Zachęcam Was też, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, do wykorzystania takiej funkcji podziękowania, którą znajdziecie pod filmem. Jest to nowa forma wspierania kanałów, tych, które Wam się podobają, więc jestem sama ciekawa, jak to działa i będę bardzo wdzięczna, jeżeli Wy próbujecie i mi napiszecie oczywiście. Bardzo mi miło, że wciąż jesteście ze mną, ale niestety przyszedł smutny czas pożegnań, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam smutno, ponieważ powiem Wam, że nie będziemy się widzieć zaledwie kilka dni, bo już niedługo kolejny odcinek, a o kim jak zawsze możecie zdecydować w komentarzach, tam się widzimy, a tymczasem mówię Wam do widzenia, do zobaczenia i jeszcze raz dziękuję. Pa!